A few months ago, the Yukel saved my life. It's a long journey, a very special journey. Today, I'm just trying to help them. Cześć moi drodzy, witam w trzecim gameplayu Syberia 3. Zanurzmy się w ten zimny świat. Słuchajcie, jeśli odcinek wam się spodoba, wrzućcie łapkę, jeśli nie, dajcie łapkę w dół. Zachęcam również do subskrypcji z kanału albo pozostawienia dzwoneczka. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach dla osób, które wpadły tutaj pierwszy raz. Dla stałym bywalcom i osobom, które subskrybują kanał, pięknie, pięknie za to dziękuję. Słuchajcie, wjechaliśmy sobie na pierwsze piętro. To taki awans chyba społeczny, więc spróbujemy tutaj nie rozbić nosa Kate Walker. Spróbujemy nie rozbić nosa Kate Walker o ściany chodząc. Na początek zobaczymy, czy możemy wrócić na stare śmieci. Nie ma nawet szansy, że wrócę na górę. Że wrócę na górę? Przecież my jesteśmy na górze. Coś chyba nie tak. To myśmy na górę mieli wjechać, nie na dół. No, to ładnie to. Ładnie to wygląda. Bukwy piękne. Alfabety już znałem, już piszę i czytałem, jest je bukwy po pariatku, po kolei nazywałem. Jestem pokoleniem, które miało język rosyjski w szkole przez dwa lata niemiecki, a później system edukacyjny zdecydował się, że trzeba nas uczyć, słuchajcie, języka angielskiego. I tak, jestem człowiekiem wielu języków, z czego żadnego dobrze nie znam. No podobnie tutaj się kłania ten problem Syberii, to znaczy musimy stanąć w takim miejscu, żeby złapać interakcję. Doktora Zamiatina mamy w ogóle spotkać, porozmawiać z nim. Powiem wam, że jeśli chodzi o moje wyrażenia odnośnie... Jeśli chodzi o wizytę kontrolną, gabinety są w korytarzu za recepcją. Jeśli chodzi o moje wrażenia z Syberii, to powiem wam, że cena gry powinna być obniżona o połowę za ten majsterszyk, który żeśmy dostali. Tyle czasu pracy nad grą, a Kate Walker chodzi, jakby, mówię, no miała kija w dupie. Może jej wszczepili, kto wie. Jak was UFO porwie, to zawsze sprawdźcie, czy nie macie kija w dupie. Przepraszam. Tak? Jest, jakie mordy normalnie. Wyjście wstecz. W ogóle chciałem zauważyć, że chyba osoba, która tłumaczyła część tekstów do Syberii, była posiadaczem komputera Commodore 64, bo w PC-tach jest klawisz Enter. Natomiast w niektórych momentach Syberii spotykam się z zatwierdzeniem czegoś przez naciśnięcie klawisza Return. To taka propos dla osób, które miały C64 czy Atari XE600 czy XL600, jakoś tak chyba. Dobra, ale dość pieprzenia, wypytajmy się. Zamiatina. Jest w swoim biurze. Może go pani znaleźć w korytarzu z tyłu. Pierwsze drzwi na lewo. Pani lewo czy moje lewo? Chcę opuścić ten szpital. Czy mogłaby pani pokazać mi, gdzie jest wyjście? Cóż... Normalnie byłoby tak, że skierowałabym panią na drugą stronę podwórza do kolejki do Walsemboru. Ale pani doktor Jefimowa właśnie zamknęła cały szpital ze względów bezpieczeństwa. Także ruch kolejki został wstrzymany aż do odwołania. Ach tak. Ten moment, kiedy młody głos robi dubbing dla starej postaci, ale chyba najlepszy kawałek dubbingu, z którym się do tej pory w Syberii spotkałem. Mroczny szpital. Dałoby się tu trochę ciepła. Niegdyś była to twierdza książąt Walsemboru. Pradawne schronienie dla ludzi przed inwazją ze wschodu. Mieszkańcy miasteczka korzystali z labiryntu tajnych przejść, uciekali przed hordami najeźdźców i chowali się w murach tej twierdzy. Od kiedy jest tu szpital? Od ponad 20 lat. Wszystko dzięki Zamiatinowi. Dziękuję za informację. Chyba już pójdę. Może jednak wróci pani do swojego pokoju i tam spokojnie poczeka, aż kolejka znów będzie działać. Nie. Zastanowię się. Pa. Pa, buziaczki. Serniczki jeszcze sobie wymieńcie. No to, żeśmy skończyli sobie spijać z tych dzióbków. Zobaczmy, czy mogę stąd wyjść w ogóle? No okej, wejdź w interakcję z drzwiami. Jezu, jak to gameplayowo brzmi, wejdź w interakcję z drzwiami. Ale kurczę, myślałem, że będą zamknięte, a tu proszę. Otwarte. Świetny jest ten strój, który łazi, naprawdę powiem wam. Lepszy niż spinacz w Office.
sobie możemy pobiegać. Można tu biegać z shiftem, wtedy się szybciej poruszamy, ale... Kolejka mi uciekła. Wiadomo, czemu doktor Jefimowa zamknęła szpital? Ze względów bezpieczeństwa, z tego co wiem. Widziano pacjentów w pobliżu kolejki. Ale mam już fajrat. Co mam niby robić, dopóki kolejka nie ruszy? Chciałem iść do gospody na lunch. Dziś pracuje tam śliczna Sara Steiner. Obawiam się, że niestety nie masz wyjścia. I przygotuj się na nadgodziny. Tak się złożyło, że doktor Mangoling potrzebuje pomocy na górze. Z trudną pacjentką. Chłopaki, dziewczyna tutaj chodzi. Dziewczyna tu chodzi. To było tak zimno, że aż Kate ścisnęła swoje balony. No dobra, porozmawiajmy z jednym. A pani na badanie? Tak, mocz oddać. Przepraszamy za utrudnienia. Kolejka będzie uruchomiona jak najszybciej. Świetnie, ciekawe czy tam dalej mogę sobie pójść. Nie, słuchajcie, gdzie tam niewidzialna ściana? Pole mocy. Nie mogę tam pójść niestety. Chciałbym wam to pokazać. Dziś będę w ogóle się jeszcze bardziej nieporadnie poruszał, gdyż zakupiłem sobie nową myszkę Razer Naga Epic Chroma, tak się nazywa. Jest bardzo fajna, tylko ma jedną upierdliwą rzecz, to z boku, co tutaj jest do podtrzymywania palców. Człowiek chce to kliknąć, muszę się do tej mychy przyzwyczaić, zanim zacznę nią w Mass Effecta jąbać. Bo ta pani też marzy o wolności. To sobie tak postoimy tu i pomarzymy o tej wolności. Jak tam? Co u pani? Zamknięte. Nic. No skacz przez płot. Nie są naostrzone. Nic ci się nie stanie. Masz skórzaste spodnie. Najwyżej zawiśniesz na kieszeni. Gdzieś powiem wam, przeglądając odmęty YouTube'a. Nie no, Kate, nie w tą stronę. Okay. Odmęty YouTube'a trafiłem na film z zatrzymania jakiegoś czarnoskórego mężczyzny w Stanach, który akurat był za płotem, kiedy policjanci kazali mu przejść przez ten płot, żeby się położył i żeby go mogli skuć. Słuchajcie, tutaj chyba nic nie znajdziemy. Możemy sobie do ptaków może popluć. Chyba tyle. O, tu jest dziura, przez nią moglibyśmy wyjść, no ale przecież jesteśmy w świecie przygodówek. No i w każdym razie przeszedł przez ten płot, tylko zawisnął na kieszeni. No. Taka propa mi się przypomniał. Nie wiem, czego takie pierdoły gadam, ale... Może dzięki temu ktoś poczuje się mądrzej w związku z tym, że ja jestem głupi. W poprzednim odcinku wam chyba opowiadałem, jak zrobiłem z siebie kretyna prowadząc samochód. Kiedy bardzo delikatnie zwróciłem pani uwagę, że powinna mi ustąpić pierwszeństwa, bo mamy ruch prawostronny i skrzyżowanie było równorzędne, po czym pani powiedziała, że przecież to ja byłam po pana prawej stronie. Ale to są i takie przygody w życiu, ale cała sytuacja się bardzo miło skończyła. Tam z tyłu chyba mamy gdzieś jakieś coś do zwiedzenia, ale ja bym sobie tu jeszcze chciał zwiedzić, bo nie, z tą panią my żeśmy już speaking robili. O, tu są dwie mademoiselle. Jezu, tamta pani jest klonem tamtej. Kolejka linowa jest nieczynna, aż do odwołania. A ja tak chciałam na Kasprowy. Proszę sobie usiąść w poczekalni. To obok gabinetu, tuż za recepcją. Kiedy mnie się chce kupę. Co tu jest? O, doktor Zamiatin. Chyba. A, witam, panno Walker. Niezwykle miło mi widzieć panią na nogach. Choć nie ukrywam, że jestem tym nieco zaskoczony. Doktor Olga przedstawiła pani stan zdrowia w samych czarnych barwach. Znaczy, że nie żyje? Ona wzbudza we mnie niepokój. Ona ma plan. Śmiało, ale proszę się nie krępować. Możemy rozmawiać otwarcie. Skąd wiedziałem, że to jest doktor Zamiatin, bo panno Walker, wszystko tego, już nie przechodziłem. Otóż powiem wam, szukałem save'ów do SBI 3, gdzie są nie zlokalizowane, bo dobrze jest formie. Robiąc gameplaya skrywać sobie save'y, bo nigdy nie wiadomo, co się może spierdzielić, a przechodzić później całą grę jest. W tym, że mi cały czas gadasz, jest problem. I powiem wam, znalazłem w katalogu Steama, gdzieś w jakimś podkatalogu CBI, miejsce, gdzie jest zgrany artbook z... W czym problem, panno Walker? Z grafikami CBI. I właśnie tam widziałem projekt panno postaci Zamiatina. Wszystko w porządku? Powiedzmy, że to wariatka. Powinien pan częściej zaglądać na górę i sprawdzać stan pacjentów, doktorze. W
Wtedy wiedziałby pan, jak Olga i doktor Mangeling ich traktują. Dobry Boże, o czym pani mówi? Musi pan zrozumieć jedną rzecz. Olga nie jest tak szlachetna, jak pan sądzi. Ta kobieta cały swój czas poświęca wynajdowaniu problemów u pacjentów i stawia kuriozalne diagnozy na podstawie niewiarygodnych testów i mocno naciąganych wyników. Nie wspominając już o terapii, której poddała biednego Kerka. Proszę posłuchać, panno Walker. Wiem, że powrót do normalności po długiej śpiączce jest dość trudny. Yes. Lekarze. W takich sytuacjach często występują stany lękowe. Ale proszę, niech pani nie przenosi ich na doktor Olgę. Ja staję się coraz starszy, a prowadzenie szpitala to naprawdę niełatwe zajęcie. Przez ostatnie lata Olga zdołała dowieść swych kompetencji. Ufam jej bezgranicznie. Nie mam urojeń ani stanów lękowych. Gdy poprosiłam ją o wypis, wstrzyknęła mi coś. Tak, wiem. Wspomniała o tym incydencie. Wyjaśniła, że pani bardzo agresywne zachowanie wymusiło podanie odpowiednich leków. Doktor Mangoling też wspomniał o pani agresywności. Niech ich szlak trafi. Ale... Koniec dyskusji, panno Walker. A chcesz patelnią w łeb? Proszę mi opowiedzieć o swoim naszyjniku. Muszę przyznać, że zauważyłem go od razu. Spieprzaj, dziadu. O, pięknie, nie pańska sprawa. Tak, był sobie pewien Oskar, bo to jest, słuchajcie, w ogóle... Wszystko w porządku. Wiecie co, mam ochotę powiedzieć, że to nie pańska sprawa, ale tak śmiało, możemy się odwołać do... Się nie po mojemu byłoby, że to nie pańska sprawa. To było zgodne z moim charakterem. Ale powiemy, że był sobie pewien Oskar. Należał do Oskara. On już nie żyje. Przykro mi, panno Walker. Kurczę, myślałem, że będzie jakaś historia z poprzedniej części. W żałobie. Trzymanie pamiątki po bliskim jest całkiem naturalne. Panie doktorze, obiecałam Kerkowi, że odbiorę i przeniosę jego mechaniczną protezę od rzemieślnika z Walsemboru. Biedny chłopak czeka całą wieczność. Więc chciałabym przyspieszyć ten proces. Powie mi pan, jak się tam dostać? To bardzo szlachetne z pani strony, panno Walker. Mechaniczną protezę nogi miał wykonać Simon Steiner, mój stary przyjaciel, który jest zegarmistrzem. To zdolny rzemieślnik, prawdziwy geniusz. Znajdzie pani jego warsztat przy walsemborskim porcie. Wkrótce powinien ukończyć pracę nad swym dziełem. Tworzy niezwykłe rzeczy, naprawdę. Czy mam sobie oczy malował? Mógłby mnie pan wypisać, żebym odwiedziła pana Steinera? Niestety słyszałam, że szpital jest w tej chwili zamknięty. Ile zakład, że nie dostaniemy wypisu? Musi pani poprosić Olgę, panno Walker. Oczywiście. To ona wydała takie zarządzenie wobec pacjentów. I to ona wydaje im przepustki. On mi wygląda na Jukola. Albo miał ojca Jukola, albo matkę Jukolkę. To tak jak nie jesteś Żydem, jeśli twoja matka nie była Żydówką. Ta odpowie na wiele pani pytań dotyczących Jukoli. Do zobaczenia, panno Walker. Gdzie ona to schowała? Kole, wstecz. Byłoby miło, gdyby tu było zakończ rozmowę, a nie wstecz. Co, do czego mam zrobić wstecz? No dobra. Mam wrażenie, że Jukole nie cieszą się tu sympatią. Chyba. Niestety nie. Większość ludzi żyjących w naszym mieście jest do nich wrogo nastawiona. Ale wie pani, nie zawsze tak było. Dawno temu, gdy byłem młody, migracja strusi śnieżnych była mile widziana w Walsemborze. Skąd ta nagła zmiana? 20 lat temu ten region został wyniszczony. Miały tu miejsce niezwykle tragiczne wydarzenia. Ludzie stanęli przeciw sobie, nie są już gościnni. A to, że Jukole od kilku tygodni tkwią przy Walsemborskim jeziorze, nie pomaga. Jak wiele razy widział pan wędrówki strusi? 5. Ta jest trzecia. Trzecia, Mam wyjątkowo nieźle. Dużo szczęścia. Niezwykłe widowisko. Proszę wierzyć. Stado ogromnych strusi i wędrowni Jukole. Gotowi podążyć za nimi na sam koniec świata. Nie obchodzą ich żadne wojny, ani żadne granice. Wydaje mi się, że lubi pan Jukoli, doktorze. To jest doprawdy fascynujący lud. I ta jukolska medycyna, i ten ich szamanizm. Bez nich niewątpliwie nie udałoby się pani tutaj dotrzeć, panno Walker.
Słuchajcie, jak na razie nagrodę najlepszego dubbingu zdobywa doktor Zamiatin i pani z recepcji w Walsenborskim Czemu Jukale szpitalu. Poprosili pana o pomoc w leczeniu Kerka? W czasie wielkiej migracji wymieniam się z szamanami tajnikami medycyny. Ich terapia transowa i materia medica często przynosiły wspaniałe efekty w przypadku wielu chorób psychicznych. A w zamian leczę tych, którym ich tradycyjne metody nie są w stanie w żaden sposób pomóc, jak w przypadku tego biednego chłopca, który stracił nogę. Czy naprawdę muszę prosić doktor Olgę o pozwolenie na wyjście? To pan jest dyrektorem tego szpitala. Nie ma jak to chyba Zelinę. Olga jest moją prawą ręką. Nie mam żadnych powodów, by ją pomijać, panno Walker. Dba przecież o pani zdrowie. Musi pani porozmawiać z nią. Nie jest tak zła, jak się pani wydaje. Prawdopodobnie jest w swoim biurze. No gdzie dupą do nas? Co za po prostu gość. Otwórzmy dokumenty, obejrzyjmy sobie to, tak? O, możemy, tu możemy przekręcać. No, tylko chciałbym to przeczytać, ale... O co tu chodzi? Sprawdź. Dwa, przeczytaj. O, jest. Fragment publikacji Kultura Jukoli na przestrzeni wieków. Bronisław Maus, 1962. Mamut zabity przez Jukoli na podstawie opowieści Jukoli nagranych przez Bronisława Mausa. Mogę sobie to przewijać jakoś. Przekręcać to mogę. Dobra, muszę chyba to przekręcić stronę i tutaj sobie przeczytać. Jukole. Słowo, które wywołuje ożywienie nawet wśród najbardziej ospałych studentów. Nigdy wcześniej nie słyszeli o istnieniu tego fascynującego plemienia ludzi silnych, niezależnych i dobrych. Dlaczego kulturę społeczności o tysiącletniej tradycji wciąż spowija mgła tajemnicy? Jak się jej pozbyć? Tej kultury czy mgły? Lektura, którą trzymasz w ręku, to kompendium wiedzy. Bez wahania przyznaję, że to właśnie ona była inspiracją dla moich trwających latami badań tej kultury. Ich częścią jest m.in. śledztwo paleontologiczne, które przeprowadziłem razem z autorem. Nie ma dla naukowca większego komplementu niż rozbudzenie ciekawości w innym naukowcu. I to ciekawości tak wielkiej, żeby zdecydowała się podjąć własne badania. Może się z tym równać tylko zaszczepienie pasji do nauki w kolejnych pokoleniach studentów. Cornelius Pans, profesor paleontologii Uniwersytetu Brakstadt. Członkowie plemienia Jukoli. Ilustracja stworzona w oparciu o powieść Bronisława Mausa. Precyzyjne datowanie pojawienia się plemienia Jukoli to zadanie karkołomne, jeżeli nie niemożliwe. Liczne ślady i ruiny rozproszone od północnego Uralu po Alpy francuskie sugerują, że początki plemienia sięgają zarania dziejów ludzkości. Ponadto w kulturze Jukoli, oprócz jej wieku, zadziwia jeszcze jeden fakt. Zwyczaje i tradycje plemienia pozostają niezmienne od lat. Rzadko spotykana w kulturze nomadów stałość w znacznej mierze wynika ze znacznej izolacji tego tajemniczego dla nas plemienia. Mamy jeszcze jedną stronę. A fajnie, że jest to przetłumaczone. Słuchajcie, będziemy mieli trochę do czytania. Przyczyna naszej niewiedzy w pewnym sensie wyjaśnia korelację zachodząca pomiędzy dwoma czynnikami. Pierwszym jest, przepraszam was, koczowniczy, właściwie półkoczowniczy, ale o tym później, tryb życia, jaki prowadzi plemię. Drugi czynnik wynika niejako z pierwszego. Trasy, którymi wędruje plemię, w większości prowadzą przez dzikie i nieznane terytoria, znajdujące się na peryferiach cywilizacji, które zdominowały historię Eurazji. To właśnie z tych przyczyn Jukolom udało się zachować unikalny charakter kultury i utrzymać się z dala od konfliktów, które zmieniały historię kontynentu. Czynników, które uchroniły plemię od obcych wpływów, jest więcej. Nie dla wszystkich Jukole są tak tajemniczy jak dla nas. Podczas wędrówek plemię wchodzi bowiem w interakcję z ludnością rdzenną. Tubylcy tolerują na swym terenie wędrowców, jednak wszelkie formy bratania się z nimi nigdy nie były społecznie dopuszczalne, co skutecznie zapobiegało mieszaniu się tradycji. Przy saniach ilustracja stworzona w oparciu o opowieści Bronisława Mausa. Fajne, naprawdę fajne.
dużo tego kontentu żeśmy dostali tutaj. Chyba tak. Bez wątpienia Lukole czują się wręcz ograniczeni, organicznie związani z naturą. Przypisywanie tej kulturze osiedlania się w jaskiniach spowodowane jest niesamowitymi zdolnościami adaptacyjnymi plemienia. Podczas wędrówki przez terytoria zachodnie Lukole zamieszkiwali jaskinie skalne, natomiast na terenach arktycznych groty, które własnoręcznie drążyli w locie. Lukole żyją w symbiozie z różnymi gatunkami zwierząt, począwszy od sów, które oswoili i wytresowali na posłańców, po mało znany gatunek zwany Yuki, Canis ursus polaris, używany w charakterze tropicieli psów pasterskich i pociągowych. Lukole to mistrzowe udomowienia zwierząt, od których często zależy przetrwanie plemienia. Istnieją znaczące dowody na to, że w czasach prehistorycznych udomowili nawet mamuty. Ogromne ssaki wykorzystywane były jako zwierzęta juczne, a także zabijane dla mięsa i skór. Ich olbrzymie kości służyły jako materiał do konstrukcji mebli. Yuki, ilustracja stworzona w oparciu architektura Lukoli. Już wiemy, w oparciu o co zostało stworzone. Wiecie co? A jeszcze dwie strony, możemy sobie to przeczytać, bo w końcu jest to gra przygodowa, więc ten content jest ciekawy. Zgodnie z wierzeniami Lukoli, mamuty nie wyginęły, lecz do dziś zamieszkują wyspę na północnych krainach kontynentu. Autor niniejszej publikacji daleki jest od wchodzenia w polemikę z powszechnie uznanymi twierdzeniami naukowymi. Jednak zobowiązany jest zaznaczyć, że na własne oczy widział u Lukoli zachowane w doskonałym stanie przedmioty wykonane z mamucich kości. Pamiętacie, jak się druga część Syberii skończyła? Wysłaliśmy Hansa Wollerberga na spotkanie z mamutami. Lukole na mamucie. Z czasem Lukole zrezygnowali z mamutów i przenieśli swoje zainteresowania na wielkie strusie śnieżne. Strutionivis. Polarne ptaki wędrowne znane z upartości i nerwowego usposobienia. Co mniej więcej 20 lat strusie śnieżne odbywają wędrówkę, której celem jest dotarcie do bujnych stepów w samym sercu jak Hastanu, gdzie zwierzęta rozpoczynają gody. Lukole na strusiu śnieżnym. Bardzo ładnie. I została nam ostatnia strona do przeczytania. Jednym z najbardziej fascynujących elementów kultury Lukoli jest przestrzegany przez plemię imperatyw nakazujący, by część grupy towarzyszyła strusiom podczas wędrówki. Działanie to ma na celu zapewnienie przetrwania całej społeczności i przekształcono je w wydarzenie natury duchowej, będące podstawą wierzy. Członkowie grupy, biorący udział w wędrówce, traktują ją jako podróż duchową, pozwalającą na komunikację ze światem pozazmysłowym i zyskanie przychylności duchów. Poszczególne etapy wędrówki przepełnione są rytuałami i regułami, których przestrzegania pilnuje szaman. Szaman zajmuje się głównie interpretacją znaków wysyłanych przez duchy i doradzaniem przewodnikowi duchowemu grupy. Przewodnik uważany jest za wybrańca duchów, którego zadaniem jest doprowadzenie grupy do świętej krainy, gdzie odbywają się gody strusi. Przekazywanie legend. No i bardzo ładnie. Słuchajcie, sporo żeśmy się dowiedzieli na temat Lukoli. To jest takie... Wygląda na to, że to jest takie... Czekajcie, tu mogę sobie wyjść. To jest takie rozszerzenie chyba tego, co już żeśmy wiedzieli. Czy z doktorem Samiatinem jeszcze muszę... Doktor Olga pracuje w swym gabinecie, panno Walker. Dobra, jak stoi do nas dupą, to niech stoi. Nie widzę, żebyśmy tu mieli możliwość wejścia w interakcję z czymś. Opieramy mu gabinet. Rozprawy medyczne, prace o medycynie alternatywnej. Świetna literatura. Ciekawa kolekcja. Kiedy w toalecie zabraknie papieru, doktor Zamiatin nie będzie tego odczuwał, gdyż ma biblioteczkę, czy jakieś tranquilizers moglibyśmy sobie wziąć? Nie. Jezu, ten obraz wygląda jakoś niepokojąco. Nie wiedzieć czemu. Dobra, chyba tutaj żeśmy wszystko sobie już opowiadali. Może tu jeszcze coś jest do zabrania. Zawsze warto przeszukiwać takie miejsca, bo czasem jeden przedmiot może na czymś zaważyć. Nie. Myślałem, że może tu będę mógł podejść do okna, ale jednak nie. No to chodźcie, wyjdziemy i będziemy badać i szukać dalej. To był pokój do... A, trafiłem drzwi, słuchajcie, nie zwaliłem się o ścianę. Tu mieliśmy chyba jeszcze drugi pokój. Zaraz zobaczymy, co tutaj... A, doktor Jachimowa, tam doktor widziałem, że jest. Słuchajcie, kolejka jak w polskim szpitalu. Gdzieś był jakiś znacznik, mi się wyświetlił przynajmniej. O nie, tutaj tej pali nad głową. Chcę zobaczyć męża. Jest tutaj od miesięcy. Pani kochana, to ludzie są od 20 lat siedzą. Pamiętacie tych typków przy Czekam szachach? Czekam na wizytę od kilku godzin.
Witaj w Polsce, kolego. Witaj w Polsce, kolego. Witaj na polskim sorze. Ach, te biblioteka, Kate Walker. Zaraz sobie tutaj wejdziemy. Doktor... Cześć, Kate. Słuchajcie, jak w ringu, nie? I wyszła z monitora. I wyszła z monitora. Ale patrzcie, no, niestety bez sensu jest to, że tak Kate trzyma tą głowę sztywno, no tylko oczy jej się ruszają. Głowy nie odwróci na prawo-lewo, widzicie? Normalnie człowiek tak nie chodzi, nie da się. Małe dzieci się strasznie dużo przewracają, bo mają bardzo leciutkie ciałka, a głowa jest bardzo... Głowa człowieka jest bardzo ciężka wbrew pozorom. Dlatego kiedy zmieniamy kierunek chodu, to przeważnie przykrzywiamy głowę, odwracamy. No, na Boga, spróbujcie w autobusie, jak autobus wchodzi nagle w zakręt, jak dojeżdżacie do szkoły czy do pracy autobusem, to niekoniecznie musicie wyginać ciało, wystarczy, że wygniecie głowę w drugą stronę i już przerzuciliście część masy w drugą stronę. Głowa pozwala sobie radzić w życiu. Walker się obudziła. Mamy niewiele czasu. Jak się czuję? Panna Walker jest nerwowa. Potrzebny był lek uspokajający. Obawiam się, że długo jej tutaj nie zatrzymam, pułkowniku. Czuję, że już wkrótce będzie stanowić problem. Kate Walker zawsze będzie stanowić problem. I nie tylko dla nas, doktor Olgo Jefimowa. Mogę stosować metody bardziej... jak to powiedzieć... medyczne. Nie, jeszcze nie teraz. To nie najlepszy pomysł. Musi wrócić w dobrym stanie. Dobrze wiedzieć, że nie chcą mnie zabić. A co z plemieniem nomadów? Tak jak w poprzednich latach, jezioro Walsembor nie zamarzło, więc stado nie może przejść przez lód. Utknęli tu, a ich młody przewodnik jest w naszych rękach. Jeśli plan się powiedzie, wkrótce Yukole będą musieli zawrócić do domu. Zwłaszcza, że wiem, jak przyspieszyć te sprawy. Jakie Dobrze. Sprawy? Jaki plan? Jest jeszcze ten amerykański detektyw. Powinien wkrótce przybyć. Pozwólmy mu spotkać pannę Walker, jeśli chce. Nie ma sensu go powstrzymywać. I żeby było jasne, to my prowadzimy sprawę tej kobiety. I żaden Amerykanin nie będzie tutaj nami dyrygował. Jesus, idzie tu, uciekaj, Kate. Nie mogę się ruszyć. Wow. Sama igła wyjrzała. No. Co? Dokąd ona poszła? No właśnie, dokąd ona poszła? Może siedzi w rycerzu? Chodźcie, zobaczymy, co ma przy biurku. Może przeprowadźmy jeszcze tu gabinet z tej strony. Jakoś tak systematycznie zacznijmy te poszukiwania. Co tu jest? Nic tu cholera nie ma. Tyle buteleczek. Można by jakąś zwinąć, zacząć jakąś reakcję. Sód do wody wrzucić. Chodźcie, zobaczymy, co tam jest. U. Tą książkę już żeśmy chyba widzieli. Niestety, niewidzialna ściana nas powstrzymała przed eksploracją. Między fotelami też nie przyjdziemy. Za gruba jest Kate. Pełen asortyment środków uspokajających. Pełen asortyment środków uspokajających. Przepraszam, piknąłem jeszcze raz to samo. Walking. I z przodu i z tyłu ładnie wygląda. O, jest komputer chyba do przepierania. Zobaczmy, co jest. Wiecie co? Ten penis z mackami. No dobra, to głowonóg jakiś jest. Nie będzie, że penis z mackami. Penis na kurzych łapkach. Już ten motyw się gdzieś przejawił. On był widoczny na tym parterze, gdzie byliśmy. Po boku doniczek on był namalowany. Ale dobra, poczytajmy maila. Słuchajcie, tu możemy wejść w jakąś interakcję w ogóle. Towarzyszko Jefimowa. Amerykanka istotnie prowadzi działalność wywrotową. To historyczka, która postanowiła towarzyszyć staremu wariatowi w wyprawie na jakąś nieistniejącą wyspę. W międzyczasie niejednokrotnie przysporzyła władzom rozmaitych problemów, a przede wszystkim zaczęła zadawać się z
tymi demozjadami i ukalami. Wygląda na to, że ma ona pewne znaczenie dla Wojka sama. Możemy to wykorzystać, aby się jej pozbyć. Moi ludzie aresztują ją w Walsem Boże i dostarczą amerykańskim władzom. Do tego czasu proszę o zajęcie się nią. Pułkownik. O, trzeba przed pułkownikiem spiżać. Dobry pomysł, pułkownik. Wczoraj towarzyszu pułkowniku otrzymałem raport dotyczący zarządzania szpitalem. Z całym szacunkiem dla towarzyszy komisarzy, ale według mnie usunięcie Zamiatina będzie sporym błędem. To prawda, że prawie nigdy nie opuszcza swego gabinetu i oddelegowuje wszystkie obowiązki mnie, jednak to jego podpis znajduje się na wszystkich dokumentach, nawet tych dotyczących przeprowadzonych przeze mnie eksperymentów. Dlatego uważam, że najlepiej będzie, jeśli pozostawimy go na stanowisku. Idealnie sprawdzi się w roli kozła ofiarnego. Kłaniam się, dr Olga Jefimowa. Wow. Szanowna pani doktor, nazywam się Nick Kantin i nie chwaląc się, jestem uznawany za najlepszego prywatnego detektywa na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i to ja wyłączyłem karakale z przetargu, tak? Szkurcze pieczone. Kontaktuję się z panią w związku z rozmową telefoniczną, jaką przeprowadziła pani z moim klientem, firmą prawniczą Mansons and Larmand. Zgodnie z ustaleniami przyjadę w ciągu kilku najbliższych dni, by dopełnić zobowiązań umowy, na podstawie której ma dojść do ekstradycji Kate Walker. Jedna kwestia nie daje mi jednak spokoju. Czy prawda jest, że pani Walker musi zostać aresztowana przez lokalną bojówkę? Jeśli to możliwe, chciałbym dziś wyjaśnić z panią tę kwestię oraz omówić kilka szczegółów dotyczących mojego przyjazdu. Może zorganizujemy krótką rozmowę wideo. Łączę pozdrowienia i Kate, najlepszy prywatny detektyw na wschodnim wybrzeżu. Nie chwaląc się. Mamy coś pilniejszego do zrobienia, spotkajmy się w kotłowni i trzeba zająć się tymi cholernymi nomadami. Dziś Mangoling. Pani doktor, zgodnie z pani zaleceniami poddałem pacjentkę numer 10, amerykanka Kate Walker, standardowemu wywiadowi psychiatrycznemu. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec jakiekolwiek niepokojące objawy. Jednakże w toku uważniejszej analizy pacjentka zdradza poglądy anarchistyczne. Właściwie zagubionym mieszkańcom jej ojczyzny. Natomiast złego staje po stronie jakichś jukolskich nomadów i ma zamiar agitować na ich rzecz w naszym ukochanym regionie. Wobec powyższego zalecam zastosowanie protokołu nadzwyczajnego i ograniczenie zarówno jej mobilności, jak i kontaktów z innymi pacjentami, których może zachęcać do wspierania młodego jukola. Oczekuję na odpowiedź w tej sprawie. Zajmę się przygotowaniem dla niej mechanicznego łóżka. Z poważaniem, dr Henu Mangoling, psychiatra. Tak, z niego psychiatra, jak i ze mnie. Wszystko żeśmy sobie już tutaj przeczytali. Witam, pani Jefimowa. Chciałbym z panią... Nie tylko on by chyba chciał. Walker, to naprawdę pani. To niesamowite. Szukam pani od kilku tygodni. Pan Kanten, jak sądzę? Jako sława dotarła aż tu. Reputacja mnie wyprzedza. Doktor Jefimowa musiała uprzedzić, że przyjadę. Nie. Nie. Dopiero się o panu dowiedziałam, panie Kanten. Jakiś czas temu mój pracodawca w Nowym Jorku poinformował mnie, że wyśle za mną detektywa. Nie lubię się chwalić, wysłał najlepszego detektywa z wybrzeża. To już wiemy. Zawsze osiągam cele. Odtransportuję panią do domu całą i zdrową. Za kilka godzin będę w Walsem Boże. Nie wracam, przykro mi. Muszę pana rozczarować, panie Kanten. Jestem pewna, że niełatwo było mnie znaleźć. Wielkie nieba! Mało powiedziane. Obawiam się, że to się panu nie spodoba, ale na razie nie mam zamiaru wracać do Stanów, panie Kanten. Szczerze mówiąc, nie ma pani wyboru. Departament Sprawiedliwości pani szuka. Mam tu nawet międzynarodowy nakaz pani aresztowania. To prawdy? Szuka mnie FBI? Jakie są zarzuty? Nic nie zrobiłam. Przywłaszczenie. Słyszałem, że to pani zabrała umowę sprzedaży fabryki zabawek w Vorarlbergu i wykorzystała demencję właściciela. Obecnie jest pani nawet podejrzewana o zabójstwo pana Hansa Vorarlberga, ostatniego, który był upoważniony do zawierania umów z pani firmą. Tego się nie lekceważy. Prawda, panno Walker? To jest przecież absurdalne. I z tego, co wiem, nie ma pan prawa reprezentować Departamentu Sprawiedliwości. Jako zwykły detektyw. Musi się pan z tym pogodzić, panie Kanten.
Nie wracam z panem do Nowego Jorku. Proszę mnie zostawić. Droga Kate Walker, proszę przemyśleć. Żegnam, panie Canten. Tośmy sobie z dzióbków pospijali, SMS-y powymieniali. Teraz jeszcze gołe fotki na Snapchata. Chodźcie, zobaczymy, czy ta Jefima, czy to są jakieś mechanizmy, kurczę. Jefimowa pewnie siedzi w tym rycerzu. O, zagadeczka. A pociągnijmy za to. Myk, 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 myk. No dobra. To sobie mogę obejrzeć, to sobie mogę obejrzeć. Zobaczmy tą tarczę. Coś można tu poprzestawiać. O. Trzeba pewnie będzie odpowiednie kolory ustawić. Coś tu jeszcze mogę zrobić? Nie, tylko chyba ten miecz mogę obejrzeć. Aha, dobra, okej. Okay. To już chyba wiem, o co chodzi. Tu trzeba ustawić tą ośmiornicę. To widać po tym. Widać po rysunku. Myślałem, że będzie jakieś wyzwanie, a... No i się udało. Taka trochę niepełna. B, C. Dobra, słuchajcie, mamy wzorek. Jezu. Więc tak, to są dwa niebieskie, to jest zielone i dwa czerwone. Mam nadzieję, że nie różnią się odcieniami. Dwa niebieskie. Dobra, jest niebieski. Nie, to jest czerwony. Ciekawe, czy gra wspiera daltonistów. Dobrze pamiętam, że to był zielony i dwa czerwone, tak? Na dole. No, dobrze pamiętałem. Przypomniała mi się zagadka z cienistym kluczem w Resident Evil. Się otworzyło, to chodźmy. Scena jak podczas śmierci, nie? I w świetlisty tunel weszliśmy. I winda o podłogę. Benz? Nie, stróż idzie. No to jedziemy w górę czy na dół? Ciekawe. Znajdź doktor Olgę. Z wykrzyknikiem nawet mamy jeszcze. Zimno, zimno. Jak cudownie. No, pięknie. Kobieta czy mężczyzna? Chyba kobieta. Tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam anatomię i... Co tu jest? Jest. Beczułeczka z oznaczeniem. Szybciej! Tak, pani doktor Jefimowa. Staram się robić wszystko, co mogę. To przeklęte ustrojstwo w ogóle nie chcę puścić. Cholera! Ha! I już. No, to powinno sprawić, że Jukolskie ścierwo wróci tam, skąd przyszło. Chodź, Helmucie, nie będziemy tu stać. Tak, oczywiście, pani doktor. Towarzyszka Jefimowa. Co to się leje? Ale powiem wam, że animacja tej wody to jakaś tragedia. Naprawdę. Och, co za praca kamery. Musieli to jak... pokazać. Dobra, chodźcie, będziemy gazolin. Być albo nie być, o to jest pytanie. To mamy kanisterek.
Po co nam kanister? Nie mam zielonego pojęcia. To wygląda, jakby było jakieś ukryte przejście. Albo może po prostu ściana nośna. Co jest lepiej mi idzie łażenia. Great Walker, może przyzwyczaiłem się do tego, że... Nie przyzwyczaiłem się do tego. Fajnie by było, gdybyśmy tu klikali po prostu, wiecie? Naprawdę by byłoby fajnie, gdybyśmy tu klikali i gdyby Kate Walker tu podchodziła. Byłoby lepiej. Naprawdę muszę zacząć grać na padzie. Myślałem, że się przyzwyczaję do wsadu, ale jednak nie. A może jakiś piszczel byśmy zwinęli, niczym kapitan Jack Sparrow. Z tortugi zwiali. Nie, chyba nie z tortugi, to była jakaś inna wyspa. Co tu jest? What the hell? What the hell is that? What the fuck? To kwas solny. O, kwas solny. To pewnie go w kanister weźmiemy tylko. Wzięliśmy w ogóle ten kanister? Dlaczego ja nie mam kanistra? A, bo ja jestem na książkach. Dobrze, przestraszyłem się, że straciłem wszystkie bardzo potrzebne mi przedmioty. O tak, możemy w kanister nalać. Pełna butla co? Pełna butla gazowa? Pełna butla gazowa? Jakieś żarty chyba. Nie wiem, czy osoba, która to tłumaczyła, wiedziała, co tłumaczy, bo chyba jednak nie wiedziała. No to spróbujmy przeżreć te drzwi. Nie da rady. A jak wejdziemy tutaj w interakcję z przedmiotem? Nie możemy. Co ja mam teraz zrobić, to powiem wam, na jeszcze nie mam pomysłu. Jeszcze tamtej strony nie sprawdzałem. Może te zawoje da się jakoś pozakręcać. Kolej, oni wlewają jakąś ciecz do rzeki. O, tu coś. Co za nieszczęście! Co za nieszczęście! Znaczy co, ktoś się utopił, czy jak? Zakręć to. Mangolink dał radę, to ty powinnaś. Tylko nie. Kobieta i słoik. Co za nieszczęście! Tutaj moglibyśmy... O, tu jest jakaś interakcja z tym. Oliwa. No dobra, zobaczmy, o co chodzi. Tylko tu wody nie wpadnijmy. Nie patrzcie, tutaj nie mogę na to dojechać, ale będę musiał znaleźć takie miejsce, gdzie mogę podejść. Jest. O, od razu mi się... Użyjmy pełnej butli gazowej, bo to chyba tak wygląda. I ten drepczący stróż sugeruje, że coś żeśmy pchnęli do przodu, tak? Teraz będziemy mieli animację, jak walczymy z... łańcuchem. Tak. Tyle tego kwasu wylała, żeby rozpuściła chyba... Jestem słodko. O, słuchajcie, płyniemy. Od razu wam powiem, że może być tak, że ta muzyka, która leci, będą do niej roszczenia praw autorskich i będę to musiał usuwać z tego, z gry. Bąk i straciliśmy przytomność. Tak było chyba z pierwszym odcinkiem gameplaya, gdzie w... Nie, no słuchajcie, tragedia jeśli chodzi o animację. To wszystko za darmo.
Słuchajcie, nie, naprawdę tego nie łykam, tego nie łykam. Bo, jeszcze raz. Tak, tak. Tak, jasne, bo. Komedia. No ale dobrze, o to chodzi w Syberii. To jest troszkę taka absurdalna gra. Pewne rzeczy są. No na przykład tu się tak nie wyglądają, nie? To może mamy latające łódki. Cześć. Yo, yo. Yo, 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 małe ludki kuliste. Cześć, Jukole. Pomóż Jukolom. A, słuchajcie, tutaj chyba te strusie są podtrute. Hej, małe dziadki. A może to już dorośli? Panna Kate, na pomoc! Panna Kate, panna Kate. Szybko, bo stracić wszystkie strusie. Kurczę. Rzeczywiście, to co Olga Jechimowa spuszczała z tego... Co będzie z Jukole, jak wszystkie strusie śmierć? Nie będzie Jukole, żreć nie będą mieli co, bo wyżreć te strusie też przecież. Bo to... wymówić, że to symbioza, a wyżreć te strusie. Słuchajcie, moi drodzy, gramy już 40 minut, nie chciałbym, żeby ten odcinek był za długi, cieszę się, że wytrzymaliście ze mną. Jeśli chodzi o, no bo chyba co odcinek zawsze, znaczy przeważnie jak robię gameplaya, to na początku gry mam, jestem zachwycony, a później przychodzi taka fala krytycyzmu i wytykam jakieś tam błędy. Gra mi się bardzo fajnie w Syberię, bo ja lubię ten klimat, podoba mi się estetyka Syberii mi się bardzo podoba. Nie jestem przekonany, czy powinno to być po prostu taki point and click, byłoby chyba lepiej, gdyby to był point and click. Brakuje mi tu wielu rozwiązań, jest po prostu masa niedoróbek graficznych, gdzie no, słuchajcie, ktoś, nie wiem, grafik chyba płakał jak to robił, albo nie miał płacone jak to robił, nie wiem jaki budżet był tej produkcji. Estetycznie jest ładnie zaprojektowane, ale jeśli chodzi o wykonanie interfejsu, o nawigację, o takie rzeczy związane z użytecznością tej gry, no to powiem wam, że 2 na 10 albo nawet 1 na 10 to jest po prostu tragedia, bo są podstawowe, naprawdę podstawowe niedoróbki i dziwię się, że osoby testujące tą grę nie zwróciły na to uwagi, albo ktoś ich nie słuchał, testerów, albo testerzy nie mieli testować właśnie tego, bo ktoś o tym nie pomyślał. Więc to jest taka moja duża uwaga. Jest trochę takich absurdów w grze, tak jak latająca łódka przed chwilą, tak, tego typu rzeczy, ale ta opowieść nie musi się trzymać i wgryzać zębami w rzeczywistość, ona może być odrzucona, odsunięta od rzeczywistości, pewne rzeczy mogą być tutaj zupełnie inne, no na Boga, mieliśmy mechaniczne ptaki i tak dalej, więc to jest utrzymane cały czas w klimacie jedynki i dwójki, dlatego tutaj jest fajnie. A my, słuchajcie, będziemy ruszać dalej z przygodą. Mam nadzieję, że w którymś momencie ktoś dorobi tą animację Kate Walker, żeby ona nie chodziła tak, jakby miała tego... jakby siadła na kaktusie, tak, albo upychała tampony zamiast je wyrzucać, tak. Przychodzi baba do lekarza i lekarz patrzy na... pokazuje mu swoje prześwietlenie, mówi: panie doktorze, ja mam dwa kręgosłupy, a lekarz mówi: proszę pani, tampony się wyjmuje, a nie upycha, tak. Tak samo Kate Walker ma tego kija wepchniętego tam. No, no dobra, strasznie mnie to boleje, że ta animacja postaci, znaczy boleje mnie, kiedy oglądałem trailery z gry, kiedy oglądałem wypowiedzi osób, które zajmowały się produkcją Syberii, tak sobie pozwolę tutaj na taki przydługi wstęp, to powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że nie odpalę tu jakiejś animacji. O kurczę, odpaliłem. Enganimuk! No to sobie ją obejrzymy. A potem wam dokończę. Panna Kate? Panna Kate? Senbeni? Tuk, 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 tuk. Mininir burut. Dobra. Trzeba pilnować strusi. Zaraz pytamy, co się dzieje. Mam nadzieję, że nie będzie nas poganiał. I kiedy oglądałem te trailery z gry, kiedy słyszałem... osoby wypowiadające się, kiedy były pokazywane i współpracowane nad Syberią, no to widziałem, że nabrałem takiego przekonania, że wyjdzie takie arcydzieło, tak? Że tam rzeczywiście siedzą ludzie, którzy chcą dopieścić te szczegóły, gdzie będzie jak taki dobrze przygotowany budyń, bo jestem wielbicielem budyniu, co zresztą widać, gdzie będziemy mogli smakować, po prostu smakować, nie będzie takich niedoróbek, a tu się okazuje, że
że jednak nie, tak jakby w domu, w garażu niektóre rzeczy były robione, albo jakiś zespół po godzinach pracował. No ale nic, trudno, słuchajcie, to nie jest jakieś narzekanie, ale no dobra, to jest trochę narzekanie, nazwijmy rzeczy po imieniu, tak jak się powinno nazywać, ale no cóż, to taka moja opinia na temat gry. Lubię sobie czasem pogadać, więc jeśli moje pieprzenie was tutaj nie zniechęciło, to spytajmy się o tego małego ludka, co się dzieje. Boże, co się stało z tym biednym strusiem? A, się umazał, pani strusie w błocie. Strusie chcieć wypić zła woda, Tuk. Strusie spragnione, strusie chcieć pić. A strusie niemądre, panna Kate. Ona lako, Tuk. A łeb jak kapusta. Proszę przytrzymać je tak długo, jak się da. Na pewno można jakoś przefiltrować wodę. Inga nie mógł, ale panna Kate śpieszyć. Panna Kate Walker. Witam. Cześć. Ty pamiętać mnie, panna Kate Walker? To ona nas leczyła z bębenkiem. A ja łaska. Jukolska szamanka. Ja udać się tam i ciebie odnaleźć w kraina duchów. Więc to pani zawdzięczam swoje życie, madam Ayahuasca. To pani się mną zajmowała, zanim znalazłam się w szpitalu w Walsemborze. Nie wiem, czy kiedykolwiek się odwdzięczę. Tuk, tuk, cuger. Panna Kate Walker iść, oczyścić rzeka, o właśnie tam. Bo od kiedy ona odwiedzić świat magii, duchy jej przyjaciółmi, one wskazać dobra droga. One mnie zabrać dwa przednie zęby. Skoro twierdzi pani, że duchy mają mi pomóc, to na pewno spróbuję. No to świetnie. Słuchajcie, tym razem się już z wami żegnam. Propo, mój syn nie ma dwóch przednich zębów, nie dlatego, że się coś stało, tylko nie ząbkowanie, tylko mleczaki. Więc fajnie to wygląda. Dobra, pogadamy sobie, zaraz tutaj wszystko pooglądamy. My będziemy czyścić strusie, czyścić rzekę, polejować, zrobić im lewatywa strusie, to kto głupie strusie, łeb jak kapusta, lewatywa im zrobić. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ten był dla mnie naprawdę przezabawny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, nie zapomnijcie zostawić aktywności przy odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Kate Walker will always represent a problem for us. I will do what it takes, Colonel. Leave me alone. Do calm down, Miss Walker. It's for your own good, whether you like it or not.